Siema, witam Was w 22 odcinku handlowo przez FIFA Ultimate Team. A co dzisiaj? Dzisiaj na pewno przygotujemy się troszkę w stronę czarnego piątku, porozmawiamy jak ten czarny piątek wyglądał rok temu, jak on wyglądał dwa lata temu, na co warto zwrócić uwagę, co warto zrobić, żeby po prostu być dobrze przygotowanym. Pokażę Wam swoje listy transferowe, powiem Wam mniej więcej o rynku, pogadamy o tym również co jej przygotowało nam. W ostatnich dniach, jako content i czego możemy się spodziewać, w jaką stronę to dąży. Pierwsza sprawa, o nawet nie wiedziałem, że importu szedł, natomiast portu szedł, jest szedł, jak był ktoś na streamie, on był za chyba 137 kupiony, 140 około kupowaliśmy ich, natomiast portu za 160. Temat jest prosty. Na Instagramie, tak więc, jeśli ktoś tutaj jest pierwszy raz, na pewno tak, dzięki wszystkim za dużą aktywność, bo tak naprawdę zobaczmy sobie na te statystyki, bardzo duża aktywność. Ostatnio utrzymamy poziom bardzo wysoko. Tak więc, zapraszam na pewno do zostawienia lajka, like do zostawienia subskrypcji. Spróbujmy te 500 nabić, te 500 często przekraczaliśmy. Zapraszam na Instagrama, tak, na Instagramie wam podawałem. W niedzielę wieczorem karty, jakie kupiłem, w jakich cenach, one dalej tyle stały, więc jeśli kupicie te karty typu Portu, typu Kessie i tak dalej, myślę, że spokojnie zarobiliście również ze mną, warto jest sprzedać dzisiaj przed godziną 19. każdy Road to the Finalsy warto przed 19, ale wracając do reklamy, zapraszam na Twittera, jest nas coraz więcej oraz oczywiście na Twitcha, gdzie również mocno działamy, będzie dzisiaj prawdopodobnie o 12, może 13 stream. Wracając do tego Portu i Kessie, jeśli ktoś z Was po prostu... Kupił to, kupił wedle tego co ja pokazywałem Oczywiście pokazuję co ja kupiłem Nie daje idealnie kupty, nie, nie rozkazuje Natomiast nie polecam jakoś mocno Ale możecie działać moim sposobem To zawsze tyczy się jakiegoś ryzyka Natomiast tak jak rozmawialiśmy na streamie To było dość pewne, dzisiaj przed 19 te karty sprzedałbym Oczywiście kolejny temat Bogaty klub, zobaczcie mniej więcej po ile te karty schodziły Zaraz zobaczymy sobie na SBC Które dostaliśmy i które tak podziało na rynek Natomiast jeśli macie klub pełen kart Ja Ci jeszcze będę to wyprzedawał przed godziną 19 .00. O godzinie o 19 mamy ważny mecz Mistrzów. Czy warto kupić kluby podnie? Nie, ale raczej warto być świadomym tego, że to będzie jakiś wysyp, i przed tym warto sobie po prostu uciec z kart. Tak więc tak wygląda moja lista, i to jeszcze nie wszystkie sprzedałem w klubie, mam bardzo dużo, natomiast zdecydowanie się czekać do, do dzisiaj, zobaczymy jak zadziała wypalony rynek, jak to wszystko zadziała, chociaż niektóre niewątpliwie wczoraj były drożej. Wracając do inwestycji Griezmann kupiony za 495, to pokazywałem Didi za 251, Portu to tak jak tam była mowa po 162, ale chyba mam kilku jeszcze po 160, powinien być jeszcze jeden za 160, dokładnie tam był również za 160, Zakaria po 190, wszystkie trzy karty, Felix to akurat nie grałem, tak więc mniej więcej wrzuciłem te 2 miliony około tutaj, oczywiście, Bruno Peresz za 85, on był również na tymi kupowany, tak więc możemy sobie to odświeżyć. Natomiast, mniej więcej, wrzuciłem w okolicach 2 milionów row to the final. Tutaj już myślę, że z 20 tysięcy zarobiłem, z 300 tysięcy włożonych, tak więc mam nadzieję, że pójdzie to właśnie. W stronę jakiegoś zarobku, chociaż 200 tysięcy na tym ciężkim rynku i tyle. Dlaczego to 83 i 84 tak podrożały? Co nam jej dało? Możemy sobie wejść na spokojnie wyzwania budowania składu i zerknąć dokładnie, co dostaliśmy. Wiadomo, ikony były, ikony zbyt dużo nie zmieniły, nie ma ostatnio w ogóle wysypów, natomiast dostaliśmy podwójną rozbudowę 81, warto to zauważyć. Jakie są na nią wymagania? Nawet w sumie nie zaglądałem w czasie, znaczy zaglądałem na webupie, natomiast to jest 11 piłkarzy rzadkich i złotych 50 grania. Tak więc naprawdę nieduże wymagania, szczególnie, że idziemy chyba w stronę czarnego piątku, idziemy w stronę craftingu. Jakby dali SBC o ikonę, no to wyglądałoby to naprawdę spoko. Zniknęło SBC o piłkarza niewymiennego, jeśli chodzi o Team of the Week. Również mamy niewymiennego, natomiast tym razem nie mamy gracza z nie wiadomo ilu drużyn, tylko z obecnej Kante, Mane, Gorecka, są naprawdę spoko karty trafienia. W, kolejnej, w kolejnym tygodniu to będzie trwało 9 dni, czyli będzie trwało przez cały czarny piątek. Będzie do trafienia również po prostu np. Ronaldo, dużo osób się spodziewa, więc można na to zwrócić uwagę. 80 czy ocen zespołu, 50 zgrania, czyli analogicznie jak ostatnio, natomiast w tym momencie, kiedy ograniczyło to do... Tylko jednego team of the week zrobił się szał i kart naprawdę w górę poleciały. Tak więc, tak mniej więcej wygląda rynek. Ostatnią jedyną taką według mnie pewną inwestycją to były właśnie te Road to the Finals, weszliśmy w nie i właśnie coś innego zeszło, zszedł kolejny portu za 180, czyli po prostu port osiąga taką cenę i jest godzina 10.27, ja powoli te karty wyprzedaję, tak więc jeśli ktoś szedł to również polecam przed 19.00 zwiać, dlaczego? Dużo osób się będzie pewnie z tego wypluwać, wydaje mi się, że ten sposób był mocno inwestowany, między innymi z takiego powodu, że po prostu rynek jest ciężki, rynek jest ciężki do przewidzenia, a te karty Road to the Finals były dość pewne. Przejdźmy jednak na, po prostu na przeglądarkę, zobaczmy mniej więcej jak, co ja Wam mogę polecić i jak się przygotować na czarny piątek. Zacznijmy od analizy, jak to może wyglądać. Oczywiście czarny piątek zacznie się w ten piątek, będzie trwał prawdopodobnie do końca sob soboty, może coś w niedzielę jeszcze dadzą. Natomiast największe wydarzenia są piątek, sobot, całe dwa dni. Czym one się tak naprawdę cechują promocjami, promocjami takimi, że jak to było rok temu można świetnie zauważyć, dawali paczki Lighting Rooms. Lighting runs jeszcze ani razu w tej edycji nie były dane. Są to takie tak zwane e, rundy, rundy po prostu paczek. Czyli o godzinie 19. Jeśli ktoś nie wie dostajemy paczkę za 50 tysięcy w jakiejś ilości ogólnej na rynek, nie dla ciebie 10, tylko ogólnie na przykład 100 tysięcy paczek za 50 tysięcy, kto lepszy. Potem dostajemy paczki za 100 tysięcy, a następnie za 125. 19, 20, 20, 21 analogicznie one wchodzą. Najważniejsze, dostaniemy drużynę The Best of Team of the Week. Zaraz o tym pogadamy. I dostajemy Flash SBC. Flash SBC są to SBC, które będą. Rok temu mieliśmy 13, 2 lata temu mieliśmy. Ile było tych Flash SBC? Czekajcie, tutaj było 26, tak. E, tak, 26 było. 26 SBC. Rok temu mieliśmy 13. Tak więc wychodzi na to, że mieliśmy mniej. E, natomiast, e, znaczy, poczekajcie, bo sprawdźmy sobie, bo coś mi tutaj nie pasuje. Natomiast, tak, rok temu mieliśmy. 13 wyzwań Flash SBC, natomiast w FIFA 19 tych SBC było dużo więcej, dlatego między innymi rok temu ciężko było na tych hiperlinkach zarobić, dość mocno w to weszliśmy, a to nie wypaliło, dali ich mniej. Zobaczymy, jak w tym roku zrobią. Domyślam się, że sporo tych paczek będzie niewymiennych, natomiast warto zauważyć, że takie wyzwania również są i powiem Wam zaraz, jak się na nie przygotować, żeby nawet na nich zarobić. Macie mniejszy budżet, będziecie mogli na tym zarobić. Dostaliśmy Player Moments Moralesa rok temu, czyli można sobie tutaj zauważyć, że dostaliśmy tego typu wyzwanie, i chyba. Tyle z takich sensowniejszych, natomiast tak wygląda drużyna. The best of Team of the Week. To są najlepsze informy, które były dotychczas w paczkach. W tym roku, nie wiem, Rashford, Messi, Mane pewnie również dadzą z tego Team of the Week Keina, nie Keina tylko Mane, Kante, Benjedera i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie to przemyśleć. Wtedy kart było, jeśli dobrze widzę, 10, nie, 5 plus 6, 11, 11, czyli po prostu drużyna w FIFA 19 tych kart było cztery siedem 4, czyli również 11, tak naprawdę 11 najlepszych informów. Najniższy overall to było 85, więc myślę, że Rashford na pewno zostanie zahaczony. Tutaj najniższy overall, który był, to był 85 również, więc mniej więcej na pewno pojadą największymi overallami. Również powinien być Lewandowski i pójdzie to właśnie w stronę tego typu. Tak więc jeśli macie jakieś dobre informy, jeśli macie naprawdę takiego, nie wiem, Rashforda, sprzedajcie go teraz. On raczej, jeśli dużo jeszcze nie spadł, to możecie go sprzedać. Natomiast w czarny piątek będzie olbrzymi spadek, jeśli zdecydują się oczywiście na taką samą promocję. To będzie tych kart olbrzymi spadek. Pierwszy spadek i pierwszy taki szok nastąpi w momencie, kiedy wyjdą te karty, a drugi szok wyjdzie w momencie, kiedy dostaniemy coś takiego. To Team of the Week upgrade mamy już, czy identyczne prawie wymagania 10 zgrania więcej w tym roku. Natomiast jeśli wyjdzie po prostu wymienna paczka z informem, tu były dwa ify do, do, potrzebne do przepalenia. To oczywiście jakieś tam informy mogą skoczyć, natomiast ja nie jestem fanem zakopywania się w tym momencie i szalenia. Szczególnie, że niektórzy już coś tam próbują, natomiast jeśli wyjdzie takie coś. W momencie wyjścia, wyjścia po prostu tego SBC, to te karty najlepsze Team of the Week, znowu zanurkują i to będzie pewnie 20-30 minut takiego okienka, żeby złapać, jeśli jesteście czymś zainteresowani, bo pierwszy moment, pierwszy moment, czyli pierwsza panika, że to wychodzi, zawsze jest największy, zawsze te ceny są mocno podcinane, jeśli ktoś ma te karty, wypluwa, szaleją ludzie. I tak to po prostu wygląda. Tak więc warto zauważyć kilka rzeczy, jeśli przygotujemy się do czarnego piątku, że nie warto mieć informów. Jeśli chcecie kość z tych informów, to na pewno wyczekać, jeśli macie to sprzedać. Druga sprawa, że wychodzą paczki Lighting Runcy Czyli będzie dość mocna podaż kart. Czyli nie wiem, czy bym się zakopywał w typowo over, ale oczywiście wiele osób twierdzi i ja również jestem zdania, że jej dąży tymi rozbudowami 81, rozbudowami innymi typu Team of the Week. Oni dążą do tego, żeby dać ikonę. Pytanie, czy zdecydują się na paczkę z ikoną przed czarnym piątkiem? To jest oczywiście loteria. Ja nie polecam się zakopywać w tym momencie. Polecałem się zakopywać, jak to było pewne, jakbyśmy mieli miejsce na hype do wyjścia. Natomiast w tym momencie reakcja. Jeśli wyjdzie takie SBC, wtedy zareagować, zobaczyć ile kosztuje paczka i tak dalej. I tak dalej. To musi wyglądać. Oczywiście dostawaliśmy rozbudowy ligowe, których kompletnie nie polecam. Naprawdę, nie traćcie swoich kart na, czegoś, na coś takiego. Jeśli jednak macie zamiar zastanowić się, czy coś takiego, po prostu do czegoś takiego podejść, no to mimo wszystko dali 30-11. to była chyba, poczekajcie, 30-11 zaraz sobie sprawdzę w kalendarzu, chciałbym Wam dokładnie podać. 30.11 to była sobota, czyli nie dali w pierwszy dzień eventu te rozbudowy, tylko dali 30.11 i trzeba na to zwrócić uwagę o 4, czyli o 16.30, tak, na to by wychodziło, ile to jest polskiego czasu. Natomiast warto na to zwrócić uwagę, że jeśli chcecie nabrać kart, po takie coś, czyli nabrać karty. Jeśli ktoś z Was nie wiem, no, zamierza nabrać kart typowo, yy, jakby wam to powiedzieć, no, typowo rzadkie, rzadkie byle jakie po QuickSelu, poczekajcie do pierwszego dnia, poczekajcie do tych wysypów. Prawdopodobnie puszczą w bardzo analogicznej sytuacji, czyli puszczą dopiero nie od razu na starcie te rozbudowy, tylko na drugi dzień, żeby był content, i wtedy w pierwszy dzień, przy takiej ilości paczek, które polę, polo, wylądują do sklepu, czyli tu będą paczki. Yy, po prostu złote za 50, za 100, a następnie za 125 tysięcy, to będziecie mogli bardzo dobrze zarobić. Kiedy robić zakupy ewentualne overallowe, kiedy tak, słuchajcie, przy tych Lighting runcach jest bardzo ciekawa sprawa taka, że pierwsze paczki niby zbijają ceny, ale najtaniej jest najczęściej po trzecich. Najtaniej jest po trzecich, kiedy ludzie się wysypią z kasy, kiedy już idą relisty, to naprawdę wtedy idzie naprawdę super promocję łapać, jeśli nie ma nic, co mocno podnosi rynek w danym momencie, nie będzie jakiś SBC-opaczko ikonę wypuszczonego też w piątek, w co wątpię, żeby aż tak contentem i oczywiście mogą. Oczywiście mogą i to jest ich prawo, żeby to zrobili, natomiast tak mi się wydaje, że tak powinno być najlepiej. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tego tematu Flash SBC. Większość z Was pewnie zdaje sobie sprawę z czego to jest. Rok temu było bardzo dużo na ten temat te informacji, czyli co godzinę, co dwie dają SBC jakąś paczkę o różnych wy wymaganiach, na przykład czy kluby, czy ligi trzeba kombinować, 90 grania, srebrni itd., dalej. Rok temu dość mocno srebrnych naciskali, tak więc jeśli chcecie, jeśli macie mały budżet, warto do klubu nabrać nawet srebrne karty, nabrać srebrne karty. Kiedy nabrać srebrne karty? Dzisiaj mamy wtorek, są ważne mecze Ligi Mistrzów, natomiast przy ważnych meczach czwartkowych... Tych srebrnych wysypuje dużo, przy czym zaznaczam, dużo osób może jednak się ewentualnie zdecydować na trzymanie paczek do piątku. Ja również tak zrobię, ja również przytrzymam paczki z dzisiaj, z wtorku, z czwartku, z czwartku ważnych meczy. Przytrzymam te wszystkie paki do piątku i dopiero wtedy będę ewentualnie e, otwierał, żeby po prostu coś trafić. W piątek zaraz po mocniejszej drużynie w paczkach. Tak więc, czyli więcej informu, więcej szans i tak dalej. Ja sobie idę w tą stronę, wiadomo każdy ma inny podejście, niektórzy mówią, że przykręcają drop, niektórzy, że nie. Chciałbym wam powiedzieć o perfect linkach. Słuchajcie, dobrze wiecie, że hiperlinki to jest świetna sprawa. Natomiast ja na waszym miejscu nie zakopywałbym się tak jak rok temu. Widzieliście dwa razy mniej flasze z BC Dali, więc to już jest jeden z powodów, dla którego bym tak nie robił. Natomiast na pewno mogę wam polecić te linki. Te linki to są mocne linki, najmocniejsze zielone. Jeśli weźmiecie tego typu karty, złote oczywiście, więc możecie sobie tu ograniczyć na footbinie świetne narzędzie. Jak wpiszecie w Hudbiny Perfect Links, no to po prostu znajdziecie nawet w Google, nie trzeba linka, to po prostu zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Ustawiając na przykład pozycję w stylu bramkarz, od, z bramkarza na pozycję, bo tu oczywiście wyskakują wszyscy w klubie, o podob, wszyscy w danym klubie o podobnej, o narodowości tej samej klubi i liga, więc po prostu, jeśli ustawicie tak, no to macie te Perfect Linki i macie te Perfect Linki, wziąłbym te karty po jednej sztuce do klubu, naprawdę zapchałbym klub. Wziąłbym te karty z różnych linków, bramkarz, środkowa obrona, środkowa obrona lewa, środkowa obrona prawa, link lewy pomocnik, lewy obrońca, po prostu zapchał klub, taki klub z top 5 lig, naprawdę skumulujcie te top 5 lig, myślę, że to obróci się w okolicach 500 kart, na pewno 400-500 na spokojnie możecie skumulować tyle kart do swojego klubu. I co to da? I to da Wam to, że w momencie kiedy oczywiście top 5 lig to wiecie jakie to są, zresztą tutaj na pewno macie top 5, Premier League, Hiszpańska, Włoska, Niemiecka i Francuska, tak więc i, oczywiście możecie wziąć z jakichś innych typu Dynamo Kijów i tak dalej, natomiast to już zależy bardziej od Waszego czasu, od chęci ku temu, możecie robić to w każdym momencie, I jeśli wejdziecie w tego typu karty. Po 500, 600 monet. No dobra, zainwestujcie 300 tysięcy. Natomiast te karty przy Flash SBC odbijają partiami w stylu. Jeśli kupicie za 500 monet, to dane karty będą chodzić nawet ten 1000. Powiedzmy, nie, nie liczmy na 3000, tak liczyliśmy rok temu. Ale na przykład nagle lewi obrońcy 105 Lik odbiją do 1000. Macie dwukrotny zysk. To jest świetny sposób dla mniejszych budżetów, szczególnie jeśli macie czas, jeśli chcecie nabrać, to tutaj możecie łatwo pomnożyć swój budżet, a nie zakopywać się. Naprawdę zakopanie się to jest marnowanie potencjału listy transferowej więc po prostu nie polecam się zakopywać w tym roku sam bardzo to unikam, oczywiście zakopałem się kilka razy ale to było w momencie jak byłem prawie pewien, że zaraz nie będę wychodził w momencie kiedy hype musiał narosnąć, kiedy to wszystko musiało rosnąć a po drodze jeszcze mieliśmy trzy razy player of the ale wydaje mi się, że wtedy wszyscy byliśmy tutaj, wszyscy oglądaliśmy i wszyscy na tym zarobiliśmy jak jeśli chodzi o moje konto, jeśli chodzi o mój ranking, zbliżam się do 10 milionów Myślę, że jakbym się dzisiaj przyłożył, to bym sobie nie wyprzedałem wszystkich overali, to dzisiaj na spokojnie jeszcze po, po sprzedaży tych road to the są przekroczę 10 milionów. Czy to dużo? Nie wiem, nie wiem naprawdę niedużo, ale, ale po prostu ostatnimi czasy też się mniej handluje. Mniej handluje w sensie takim, że ja nie chodzę w ryzykowne drogi. Ja nie wchodziłem w żadne ryzykowne sprawy. Flipy nie działają, a na flipach dużo się zarabia. Jak wróci ikona, wrócą flipy, więc na to mam naprawdę wielką, a to wielką nadzieję. Tak więc podsumowując. Pamiętajcie, czarny piątek to nic strasznego, warto przytrzymać paczki, warto nie mieć informów najlepszych. Karty grywalne, najtaniej wydaje mi się, że jak nie były w ten weekend, nie były wczoraj, to mogą być jeszcze dzisiaj na przykład lub w piątek z rana przed paniką grywalne mówię takie 200 tysięcy plus. One w czarny piątek z reguły odbijają. Natomiast karty poniżej 200 tysięcy, 100 tysięcy, słuchajcie, one spadną. One po prostu spadną, więc tego typu karty ewentualnie kupałbym w czarny piątek dopiero, nie wiem, o tej nawet 20, 19 ustalić sobie pułap i snajpić. I formy oczywiście bym uciekł yy, i tak dalej, i tak dalej. Najtańsze karty to one wiadomo, będą szurać już po dnie takie grywalne, nie wiem, alany i tak dalej. One pójdą na samo dno wraz z tym eventem. Tak więc dzięki za oglądanie. Zapraszam drugi raz do zostawienia lajka. Like Zapraszam na tego Instagrama, słuchajcie, dobijemy 2000 zaraz osób. Udostępniam, naprawdę, nastawiłem się mocno na udostępnianie, wasze rady również tutaj czytam, że chcielibyście krótkie informacje, nie chcę dawać typowo cen, nie chcę nic, ale mogę wam pokazać co ja robię, oczywiście i tak to wygląda, natomiast Twitter, no i dzisiaj na Twitchu, jeśli chcecie zadać konkretne pytanie, to myślę, że na streamie jest mnie najłatwiej dorwać, żebym cokolwiek odpowiedział w miarę tam kompetencji, tak więc zapraszam wszystkich. Na te wszystkie social media. Myślę, że jutro czy pojutrze znowu nagram materiał, zobaczymy, co się wydarzy. Czy jeszcze coś mi wpadnie do głowy, żeby was przygotować, żeby wam podpowiedzieć, jak się przygotować na ten czarny piątek? Natomiast ten sposób z jak największym zgromadzeniem kart w swoim bogatym, oby bogatym, jak najbardziej bogatym klubie, według mnie jest bardzo optymalny i myślę, że ja również to będę dzisiaj na streamie robił. Zależy jak będzie czas leciał. Natomiast na pewno skupię dużo kart do klubu. Szczególnie, że większość mamy niewymiennych, te kluby są dość mocno wypalone. W wielu przypadkach, tak więc wydaje mi się, że to jest bardzo, a to bardzo dobra droga, szczególnie kiedy rynek jest taki, że trzeba poczekać, że trzeba poczekać, żeby coś zarobić. Dzięki za oglądanie Rany 18 minut, prawie 17. 17 ponad minut, tak więc dość treściwy, mam nadzieję, materiał. Do zobaczenia w kolejnym. Siema.